Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 231. Jaka jest największa z nich? Przypomnijmy może, choć pewnie to dobrze wiecie, że liczby nieparzyste to takie liczby całkowite, które nie dzielą się przez 2, czyli na przykład 1, 3, 5, 7 i tak dalej. Na przykład 231 jest liczbą nieparzystą, 233 i tak dalej możemy wypisywać. I teraz wiemy, że suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 231. Pytają nas, jaka jest największa z nich, więc może niech x będzie, oznaczmy przez x tę największą, czyli x to jest największa liczba. No dobrze, czyli mamy x plus poprzednie, no dwie kolejne liczby nieparzyste różnią się o 2. Aha. Czyli jeżeli x jest największą, to ta, która jest przed nią, to jest o 2 mniej. Prawda? Czyli poprzednia jest x minus 2. I jeszcze poprzednia jest x minus 2 i minus 2. To jest największa, to jest poprzednia, a to jest jeszcze poprzednia. To jest ich suma i wiemy, że razem ta suma jest 231. No dobrze, to ile tutaj razem mamy? Tak, x plus x minus 2 plus x minus 4 równa się 231. Czyli x-ów mamy 3, czyli 3x minus 2 minus 4, czyli minus 6 równa się 231. No to teraz dodajemy 6 i otrzymujemy 3x po lewej stronie równa się 237. I dzielimy teraz przez 3. I otrzymujemy, że x równa się 237 przez 3. Może, no, x powinno być liczbą całkowitą, prawda? Czyli to powinno się podzielić. Podzielmy może pisemnie tutaj 237 podzielić przez 3. Czyli 23 to jest 7 razy 3 to jest 21 i zostaje 27 to jest 9 razy 3 to jest 27. Czyli 237 trzecich to jest 79. A więc największa z tych liczb jest 79, poprzednia to jest 79 minus 2, czyli 77. No i jeszcze poprzednia 75. No to są te trzy kolejne liczby nieparzyste, których suma daje 231.